Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiejszą grę zaproponował jeden z moich patronów, Przemysław Jaworski, i będzie to Time Shift. Na początek wybaczcie moje kaszlenie. Jestem nadal chory, niestety walę te antybiotyki, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Będę starał się to w jakiś sposób powstrzymywać, aczkolwiek nie zawsze się to udaje. Ok, Time Shift. Zapewne wielu z Was tą grę kojarzy, zapewne wielu z Was kojarzy okładkę, ale pewnie niewielu z Was tą grę grało. Time Shift to jedna z tych gier, która jest niedoceniana. Jeden z tych tytułów, który nie został za bardzo doceniony ani przez krytyków, ani przez graczy. Gra zdobywała tam na poziomie 70%, czyli taki można powiedzieć średniak, co w roku 2007, kiedy gra się pojawiła, to już był w zasadzie na grę wydany wyrok, że ta gra po prostu się nie sprzeda. Time Shift to gra, którą jeżeli grałeś, to zapamiętałeś jeden świetny element, który został tutaj przedstawiony, mianowicie deszcz. Dlaczego o tym wspominam? W momencie, kiedy wyszedł trzeci Matrix, Matrix Rewolucje to się nazywało, była tam jedyna scena w całym filmie, która korzystała z bullet time'u, i to była scena, kiedy Neo wali w japę agenta Smitha na samym końcu filmu. I mieliśmy taką scenę, że kamera jakby podąża za pięścią Neo, czas jakby się wtedy zatrzymuje i padał deszcz rzęsisty i widać było te spadające krople. I twórcom Cyber Interactive, którzy tworzyli tą grę, właśnie udało się ten element przenieść na grę, czyli w momencie, kiedy pada też rzęsisty deszcz, możemy zatrzymać czas, zaraz powiem o tych samych mechanikach, i właśnie mamy takie krople, właśnie jak w Matrixie. I to był jeden z takich elementów wow, które wydaje mi się, że twórcy doskonale o tym wiedzieli, bo na samym początku już możemy to robić, ale to jest właśnie taki element wow. W grze wcielamy się w chyba bez imiennego bohatera, który przywdziewa taki specjalny skafander, który pozwala mu się cofać w czasie, przenosić się w czasie, i wyrusza do alternatywnego 1939 roku, gdzie jeden z naukowców wcześniej zdobył podobny skafander i zmienił przeszłość, stając się tam jakimś hersztem bandy. No i tam oczywiście walczą z nim oddziały jakieś tam partyzanckie, no i nasz bohater się właśnie do nich przyłącza, żeby pokonać. Historia, muszę przyznać, że nie jest jakoś specjalnie, znaczy uważam, że jest dużo fajniejszych gier, które o podróżach w czasie, które fajniej tą historię mogły uchwycić. Tutaj jest taka prosta, ta historia jest bezpieczna, natomiast na pewno to, co w momencie, kiedy odpala się grę, się troszkę pogra, to widać, że twórcy się mocno chyba wzorowali na Half-Life'ie dwójce. Swoją drogą Half-Life 2 Orange Box wyszedł w tym samym roku co Time Shift. No i dodali dużo takich elementów, które w grze się pojawiają, które były też w Half-Life'ie, na przykład możliwość podróżowania pojazdami między innymi. Nie jest to jakoś bardzo rozbudowane, nie tak rozbudowane jak w Half-Life'ie, ale oczywiście te elementy też tu się zdarzają. Natomiast największym featurem tej gry jest możliwość zatrzymywania czasu, cofania czasu i zwalniania czasu. Mamy te trzy funkcje, które umożliwiają nam kilka fajnych feature'ów. Na przykład zatrzymując czas, możemy podbiec do przeciwnika i zabrać mu karabin. I on wtedy bez karabinu się poddaje. Możemy cofnąć czas, czyli na przykład coś wybucha, a my cofamy czas i ten wybuch idzie do tyłu. Tak? Fajnie to też zostało pokazane. Widać, że tutaj ten silnik, na którym to zostało zrobione, bo to był Cyber 3D Engine chyba, fajnie to było wykorzystane. No i oczywiście możemy też zwalniać czas, czyli wszystko toczy się wolniej, a my możemy wtedy na przykład między kulami lawirować i strzelać. I te elementy wydaje mi się, że są bardzo fajnie tutaj pomyślane. I faktycznie grając tą grę widać, że mocno starano się z tych elementów takich tego zwalniania, cofania czasu korzystać. Znaczy, że ta gra jakby opiera się właśnie na tych właśnie motywach. Natomiast mała ciekawostka w ogóle, bo gra pojawiła się 30 października 2007 roku i to było dokładnie w ten sam dzień, w którym w Stanach zadebiutował pierwszy Wiedźmin, również 30 października, ciekawostka taka. Natomiast gra oczywiście niestety nie była aż tak popularna z tego względu, że w tamtym czasie pojawiło się dużo, dużo innych tytułów. Październik to jest taki gorący okres dla różnych wydawców, którzy wydają swoje największe hity.
I zazwyczaj wydawanie w tym momencie tytułu, który jest jakby całkowicie nowym IP, bo Timeshift nie był, jest całkowicie nowym IP, jest dość ryzykowne i pod tym względem gdzieś tam ta gra sobie zniknęła w mroku dziejów, a nie słusznie, bo myślę, że warto dzisiaj w nią, po nią sięgnąć. Pamiętam, że, bo ja grałem w tą wersję też na PC-cie, nie grałem na Xboxie, grałem ją pierwszy raz na PC-cie, natomiast tu jak ją odpaliłem, gra jest, jakby wam to powiedzieć, oprawa, która widzimy na ekranie, jest jakaś taka ostra. Gra bardzo często korzysta z jakichś, znaczy, że mamy jakieś tereny okryte siatką, taką wiecie, z oczkami i strasznie powiem wam, że aż czasami oczy bolą od tej ostrości tej grafiki. Nie wiem, czy to, nie pamiętam, żebym coś takiego na PC-cie czuł, ale na Xboxie właśnie miałem takie, że to wszystko jest takie ostre i możliwe, że to też w połączeniu z tym, że jest w 30 klatkach, to tak sprawia wrażenie, że to się miejscami źle ogląda, tak? Takie miałem wrażenie. Natomiast no, uważam, że jeżeli chodzi o sam pomysł rozgrywki, no to fajnie. W zasadzie dziwne, bo potem żadna, niewiele gier poszło w tą stronę, żeby można było, wiecie, cofać czas, zwalniać albo zatrzymywać. Pamiętam jeszcze, że było Singularity, ale to działało na zupełnie innej, na innym pomyśle. Ale to też była gra, która opierała się na podróżach w czasie i też tam mogliśmy przedmioty przywracać do stanu świetności. Natomiast no, muszę przyznać, że tutaj grze zabrakło troszkę takiego, wydaje mi się, polotu, bo grasz w to, te wszystkie elementy są fajne, ale wydaje się, że ta strzelanka jest taka trochę generyczna. Znaczy, nie wyróżnia się, poza tym oczywiście czasem, nie wyróżnia się za bardzo niczym specjalnym. Znaczy, no, to nadal jest strzelanie, tak? Biegasz, strzelasz, coś tam i tak dalej. Nawet te jeżdżenie tymi pojazdami zostało według mnie troszkę za bardzo zubożone, chyba dodane tylko po to, żeby było. I uważam, że te motywy można było bardziej rozwinąć. Natomiast no, na pewno tym podstawowym elementem, który przyciąga nas, to jest ten czas. No jak zobaczycie ten deszcz, który się zatrzymuje, no to jest absolutnie fantastyczna sprawa, nie? No to jest chyba jeden z najlepszych feature'ów całej gry, kiedy zobaczysz, że ten deszcz, te krople się zatrzymują, a ty między nimi idziesz. No niesamowite. Ale tak jak mówię, no widać, że twórcy wzięli chyba, tak miałem takie wrażenie grając, wzięli pomysły z najlepszych gier FPS-ów, które uważali za najlepsze, między innymi właśnie Half-Life, zmontowali je razem i właśnie stworzyli taki miszmasz troszkę tych różnych gier w postaci Timeshifta. Powiem tak, dzisiaj ta gra może, nie wiem, czy będzie zachwycała. No już minęło trochę czasu, żeby ta gra mogła zachwycić. Znaczy też powiem, że w czasach premiery, gdy grałem w nią na PC-cie, też jakoś specjalnie mnie nie zachwycała. Była dla mnie taka, skończyłem i zapomniałem, nigdy do tej gry nie wróciłem i w zasadzie tylko dzięki mojemu patronowi, to Przemkowi, udało mi się jeszcze raz w nią zagrać. Pewnie sam z własnej woli bym w nią nie zagrał, bo nie przypominałem sobie, żeby to był jakaś tytuł, który gdzieś tam zapamiętałem, gdzieś głęboko mi tam w sercu zaległ, że jako jest tytuł niesamowity, ale powiem tak, dzisiaj można zagrać. To nie jest gra, która odrzuca. Na pewno pomysły, które są wykorzystane w Timeshifcie, rzadko w innych grach się znajdują. Znaczy chodzi o to cofanie czasu, zwalnianie. Tego za często nie ma w grach. Natomiast no, gra jest taka mocno, należy ona do tego gatunku gier z tamtych czasów. Pamiętacie, ktoś w sumie słusznie zauważył, gdy grałem chyba w Resistance, że to był taki moment, w którym w historii gier, kiedy wszystkie gry były ciemne, brudne, takie wiecie, siermiężne. Właśnie, między innymi właśnie Resistance i ten Timeshift właśnie należy do tych gier właśnie. Nie wiem, czy to nie zaczął czasem pierwszy Gears of War, tej takiej ciemnej stylistyki, takiej szarej, szaroburej. I właśnie ten Timeshift jest troszkę taki właśnie oparty na tej stylistyce, takiej trochę wypranej z kolorów, takiej no takiej bardzo specyficznej i bardzo takiej, wydaje mi się, rozpoznawalnej, jeżeli chodzi o gry z PlayStation 3, na przykład FPS-y z tamtych czasów i z Xboxa oczywiście też. Natomiast uważam, że gra się dzisiaj potrafi obronić właśnie tymi fajnymi feature'ami, między innymi tym deszczem, który nadal robi wrażenie ogólnie. Fakt, że ten element fajnie wygląda, tak? Natomiast sama rozgrywka, samo strzelanie, ragdoll, no to już raczej tak jest. Oczywiście wiecie, no mamy tutaj też śmieszne rzeczy, bo skoro jest zwalnianie czasu, no to wiadomo, że ragdoll potrafi się czasami fajnie zachować i wystrzelić przeciwników w kosmos albo inne takie typu rzeczy, a to zawsze jeżeli jest ragdoll i jest zwalnianie czasu,
albo zatrzymywanie czasu, zawsze takie rzeczy się zdarzają. I tutaj też nie jest to, nie jest to jakby, nie jest, znajdziemy takie elementy. Natomiast no, gra jest krótka, myślę, że około 7 godzin na skończenie timeshifta i chyba 5 godzin zajęło, nie wiem, nie pamiętam teraz, bo mam taką rozpiskę sobie robię ostatnimi czasy, co grałem w ostatnim roku, ile gier, ile mi zajęło przejście. Zaraz zobaczę, ile mi tu ten timeshift zajął, żebyśmy mieli tutaj 6 godzin 47 minut. Także taka gra na jedno, na jeden, dwie partyjki, żeby przejść, ale niestety to jest też tytuł, który wydaje mi się, że w momencie, kiedy go skończycie, to zaraz go zapomnicie. Tak było też w moim przypadku, kiedy skończyłem na PC-cie i teraz do niego zasiadałem i mówię, przecież w to grałem. Co ja z tej gry pamiętam? W zasadzie poza tym deszczem to nic. Nic więcej nie pamiętałem. Ani jakaś tam historia, ani że to się działo w 1939 roku zupełnie. Natomiast no, gra ma też, nie wiem, jakieś tam, mamy na końcu bossa, który jest taki dosyć rozczarowujący i też ta gra się trochę tak kończy, tak trochę nijak, powiem wam szczerze. Problemem też wydawało mi się to, dzisiaj jak grałem, też wydawało mi się ta historia. Historia jest opowiedziana za pomocą cutscenek, które trwają po kilka sekund. Dosłownie, to są 5-sekundowe filmiki, z których nie można w ogóle nic ogarnąć, co tam się dzieje. I to jest takie trochę, no, nie włożono dostatecznie pracy, żeby ta gra została zapamiętana. Może tak. Nawet ta historia jest taka, jakby jej nie było, tak? Niby tam coś się dzieje, niby ogarniasz, ale te cutscenki są tak króciutkie, że tam... Natomiast uważam, że chociażby dla tego deszczu warto dzisiaj w timeshifta sobie zagrać, nawet sprawdzić, tak? Jak to kiedyś grało, wyglądały FPS-y, a podejrzewam, że większość z was tej gry w tą grę nigdy nie grało, bo no nie był to tytuł, który jakoś zawładnął sercami graczy i to był tytuł, który bardzo szybko został zapomniany. Natomiast sam pomysł zwalniania czasu nadal mi się wydaje fajny i nadal w tej grze robi robotę. No. Natomiast samo strzelanie widzieliśmy w dziesiątkach, jeśli nie w setkach innych gier, które robiły to lepiej. Natomiast tutaj no taki, Time Shift to taki średniak. Też bym dał 7 na 10. To jest, nie wychyla się jakby za bardzo z niczym. Ma jakiś element, który przyciąga, ale jakby nie wychodzi poza jakąś taką granicę, żeby to była gra wybitna. Natomiast uważam, że bardzo przyjemny tytuł na raz, żeby się zrelaksować, zagrać sobie i tyle. No, to tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube.